prawda? My żyjemy w kraju, który jest bardzo, bardzo drogi. Też chciałem od razu powiedzieć, że to, że ja jeżdżę po świecie, nie tylko po Europie, ale teraz za chwilę wyjdzie moja trzecia książka, która będzie o Azji, ponieważ poza Europą, którą bardzo, bardzo kocham i myślę, że zupełnie nieźle znam, no to też takie dwa kontynenty, które dobrze znam i które bardzo lubię i do których często powracam, i w których jeszcze jest mnóstwo miejsc do zobaczenia, to jest właśnie Azja i to jest Ameryka Południowa. Także też tutaj będą różne zdjęcia z tych krajów. Tych zdjęć oczywiście jest mnóstwo, właśnie, bo tu powiedziałem, wziąłem te książki nie dlatego, żeby reklamować te książki, tylko że bardzo Państwa zachęcam, nie do tego, żebyście kupili, bo macie, możecie nie mieć pieniążków, możecie nie chcieć kupić tej książki, chociaż będą kosztowały 5 zł taniej, czyli będą po 30 zł, ale żebyście Państwo zobaczyli zdjęcia. Mnie strasznie zależy, przy każdym spotkaniu mówię o tym, że bardzo mi zależy na tym, żebyście Państwo zobaczyli, jak piękny jest świat. Ile jest jeszcze miejsc fantastycznych, którychście jeszcze nie mieli szansy czy możliwości zobaczyć. I te spotkania są również po to, żeby Państwu opowiadać o tym, jak świat jest piękny i jak naprawdę w tej chwili można łatwo docierać do różnych miejsc, które warto zobaczyć. Zawsze, za każdym razem, jak opowiadam o Europie, to zaczynam opowieść o Włoszech. To jest taki kraj, już pomijam, że bardzo jestem związany z tym krajem, bo moja świetnej pamięci małżonka była w Włoszech, mieszkałem tam 8 lat, teraz mój syn chodzi do szkoły we Włoszech, mam tam bardzo dużą rodzinę, często jeżdżę i rzeczywiście znam, no można powiedzieć, wszystkie rejony, wszystkie zakątki dosyć dobrze, chociaż wciąż są fantastyczne jakieś takie miejsca, których jeszcze nie znałem i które podziwiam i do których jeszcze chcę pojechać. Ale nie wiem, czy Państwo słyszeliście, że Włochy to jest kraj, w którym znajduje się 93% najbardziej uznanych przez UNESCO, przez różne takie, prawda, komisje światowe, które jakby dają takie certyfikaty i uznają, prawda, że Koloseum, prawda, czy jakieś tam miejsca są, prawda, takimi zabytkami kultury już nie tylko narodowej, ale międzynarodowej. I największa ilość zabytków. Włochy to jest kraj, ja nie wiem, mnie się ten kraj śnił od dzieciństwa. Miałem chyba 18 lat, kiedy po raz pierwszy wyjechałem za granicę, bo jeszcze się urodziłem w socjalizmie, a ci z Państwa, którzy pamiętają, widzę same młode osoby, ale może ktoś tam jeszcze pamięta, albo rodzice mówili, że prawda, wtedy nie było tak łatwo podróżować jak teraz, prawda? Ja sam nawet w chyba pierwszej książce opisuję, jak chodziłem do liceum w Szczecinie, bo ja pochodzę ze Szczecina. I prawda, po raz pierwszy mieliśmy jechać na wycieczkę do Berlina, który się tam znajduje 140 km od Szczecina. I pamiętam, żeśmy się chyba pół roku przygotowywali do tej wycieczki, trzeba było paszporty, dokumenty, zdjęcia, prawda, takie było niedobre. Potem, prawda, już w ogóle nie spałem cały tydzień przed wyjazdem, się zastanawiałem, czy ci ludzie tam tyłkami szczekają w tym Berlinie, jak oni wyglądają, czy w ogóle podobni do ludzi. Bo naprawdę byłem już tak rozkręcony. Potem nas na granicy pół dnia trzymali, sprawdzali, się okazało, że nikogo nie przepuszczą, że się zdjęcie z pyskiem nie zgadzało zupełnie, że patrzyli na nas jak na kryminalistów. No i wreszcieśmy przejechali te granice i nagle było takie kryk i 5 kilometrów za granicą zepsuł się autokar, nie dojechaliśmy do tego Berlina. I teraz jak mnie właśnie pytają, dlaczego ja tak często wyjeżdżam, bo ja naprawdę wyjeżdżam bardzo, w ubiegłym roku policzyłem, chyba wyjechałem z kraju 54 razy, a przecież oprócz tego pracuję, prawda? Oczywiście to są zazwyczaj wyjazdy samolotem, bo one są i najtańsze, i najwygodniejsze. No wiem, że nie wszyscy jakby są przekonani, czy lubią latać samolotem, ale myślę, że wiele osób też boi się, bo jeszcze nie leciało, jak zobaczy, że to jest jednak zupełnie inny komfort, a przy okazji mogą to być podróże o wiele, wiele tańsze niż tej. Kiedyś, prawda, się wszystko zmieniło na przestrzeni ostatnich 20, 30, 40 lat, prawda? Kiedyś nas na nic nie było stać. Ja pamiętam, jak pojechałem po raz pierwszy do Włoch, byłem studentem Akademii Teatralnej, pamiętam, że pojechałem na miesiąc, bo taki mój przyjaciel miał tam święcenia kapłańskie w Rzymie i mnie zaprosił na te święcenia. Ja pamiętam, że jak już tak jechałem, to już chciałem tak dużo zobaczyć i miałem 20 dolarów i 30 kilo konserw w protoszyńskich plecach. Tak mówię, słuchajcie, później widziałem niebo we Włoszech, no bo wiedziałem, że nie będzie mnie na nic stać, a chciałem troszeczkę zobaczyć zjeżdżając, chciałem wszystko poglądać, a tam po prostu, nie wiem, kawa cappuccino kosztowała, prawda, 1 euro, a ja miałem 20 na cały miesiąc, no więc nawet na cappuccino by nie starczyło, a chciało się pooglądać. W tej chwili się to wszystko zmieniło. W tej chwili naprawdę już nie trzeba jeździć z polską kiełbasą, z konserwami protoszyńskimi, bo u nas są droższe niż w niektórych krajach, więc można przyjść na miejscu, prawda. Tak samo z podróżowaniem się zrobiło teraz tak, że teraz samolot może być tańszy niż jazda samochodem i płacenie autostrad.
No i w ogóle wszystko, i to, do tego trzeba się nauczyć, ale myślę, że warto. Myślę, że warto, bo no chociażby takie Włochy, o których mówię i o których lubię opowiadać, że to jest po prostu kraj... Ja miałem takie dwie miłości w życiu właśnie, takie geograficzne. Pierwsze to były Włochy, że jeszcze nigdy nie byłem nigdy, ale widziałem jakiś włoski film, prawda, Anny Magnani, czy nie wiem, czy Marcello Mastroianniego i w ogóle widziałem ten kraj, te morze, jak oni cały czas na plaży gdzieś tam są, i Alpy, i Sycylia, i ten, to taki miałem jakieś dreszcze i znacznie marzyłem, żeby do tego kraju pojechać. No a potem tak się zdarzyło, że nie tylko, że się zakochałem we Włoszce, ale nawet drugie obywatelstwo włoskie i właściwie nawet na wybory chodzę włoskie, także Berlusconiego co prawda nie ja wybierałem, ale w każdym bądź razie mam też ten przywilej, jeżeli to można nazwać przywilejem. I rzeczywiście no, jestem szczęśliwy, że ten kraj znam bardzo dobrze, bo to jest naprawdę jeden z najpiękniejszych krajów świata. I jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie był, albo był tylko raz w Rzymie, czy w jakimś innym miejscu, to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam, ponieważ jest to kraj, który ma i Alpy, i trzy morza, i tak fantastyczne wyspy jak Sycylia, na które już nie strzelają, można już bezpiecznie pojechać, już nie ma takiej mafii jak kiedyś, ale prawda, i Wenecja, i Rzym, i Neapol, i Mediolan, i Turyn, i Florencja, i Toskania, to są naprawdę miejsca niezwykłe i nie tylko geografia, nie tylko zabytki, nie tylko architektura, ale też muzea, no ja właśnie opowiadam, że ja tak jakoś zawsze jak podróżuję po Włoszech, to się czuję jako taki Casanova, który prawda, się zakocha w jednej, potem rzuca po inna, bo druga już jest ładniejsza i tak mam właśnie z Włochami, że jak mówię, pierwszy raz w Wenecji, zobaczyłem miasto, prawda, zbudowane na lagunie, gdzie nie ma ulic, ludzie dojeżdżają do domów, nie wiem, stateczkami, łódeczkami, gondolami, prawda. No to po prostu oszalałem, to jest coś tak pięknego, że sobie nie wyobrażam, że to może być prawdziwe. No i się zakochałem w Wenecji, ale potem pojechałem do Florencji, jak zobaczyłem miasto zupełnie inne, ale miasto artystów, jak zobaczyłem, nie wiem, parę galerii, muzeów i zobaczyłem, nie wiem, to co, prawda, dzieła, nie wiem, Leonarda da Vinci, Botticellego, Michała Anioła, to człowiek też to jest jakoś uskrzydlony, bo widzi, że jednak co to znaczy mieć talent i co to znaczy być wielkim, wybitnym artystą. Potem pojechałem do Rzymu, którego jakoś na początku nie lubiłem, ale jak to taki był chaotyczny, ale jak mi tam różni moi przyjaciele pokazali, jak trzeba zwiedzać to miasto zbudowane na siedmiu wzgórzach i potem mi pożyczyli skuter, jeździłem skuterem po Rzymie i nagle się czułem jak taki prawdziwy Rzymianin i sobie jeździłem na tym skuterku między Koloseum a Forum Romanum i Watykanem. No to też się zakochałem. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jakby taka moja wielka miłość, którą chciałbym Państwa zarazić, jeżeli jeszcze tego kraju nie znacie, żebyście naprawdę, naprawdę sobie zafundowali kiedyś taką wycieczkę. Ja naprawdę Wam pomogę doradzić, żeby to było naprawdę tak, żeby nie zrujnowało Waszego budżetu, ale naprawdę Wenecję trzeba zobaczyć. Nie można żyć na tym świecie 100 lat, tyle Państwu życia, albo i 150 i nie zobaczyć Wenecji, bo warto. Ale takich miejsc na świecie jest mnóstwo. Jak już powiedziałem, dla mnie podróżowanie to nie jest tylko poznawanie pięknych miejsc, prawda, ale to nie jest, nie to, że ja lubię latać samolotem, bo samo lecenie samolotem ani nie jest niczym przyjemnym, biorę sobie jakąś książkę czytam, prawda, ale to, że właśnie tak spojrzałem, to są takie zdjęcia, prawda, z Cypru. W ubiegłym roku poleciałem na Cypr z moim synem i była zima i pamiętam, jechaliśmy na lotnisko, był to luty, bo była jakaś przerwa w szkole, dzieci, jechałem z moim synem i było gdzieś, no bardzo było zimno, było minus tam 15-20 stopni, takśmy jechali na Okęcie i nagle, prawda, wsiadam do samolotu, lecę 3 godziny i ląduję, prawda, w Larnadze na Cyprze i gdzie jest też zima, tylko że jest zima, gdzie jest 20, plus 20 stopni, rosną pomidory, kwitną panny i w ogóle, i to jest fantastyczne, to jest, ja bardzo często, jak jestem właśnie na takich spotkaniach, one są głównie w bibliotekach, ponieważ są związane z czytelnictwem, to panie mówią właśnie, że książki podróżnicze, czy Cejrowskiego, czy Martyny Wojciechowskiej bardzo się dobrze nie tylko sprzedają, ale ludzie lubią czytać, no bo to są zawsze jakieś, i ja to rozumiem, ponieważ no, to, co mnie fascynuje w podróżach, to jest to, prawda, że ja jestem taki podglądaczem, że mnie interesuje i zachwyca obserwowanie tego, jak żyją ludzie w innych krajach, w innych kulturach, w innej religii,
jak to coś, co dla mnie, prawda, jest kompletnie nienormalne, jak to funkcjonuje tam, co jest fajniejsze, co jest mniej fajne. I to jest, no, to jest fantastyczne. Ja bardzo często właśnie porównuję podróżowanie do czytania książek, prawda, że to jest fantastyczne w czytelnictwie, w czytaniu książek, że każda książka jest inną zupełnie historią i dzięki Bogu, prawda, bo raz się czyta Szymborską, raz się czyta, nie wiem, kryminał, raz się czyta Gazetę Wyborczą, raz się czyta jakiś tam, prawda, magazyn mody i to jest fantastyczne, że właściwie żadna podróż nie jest podobna do innej podróży. Ja zawsze jak mnie pytają, a to jest takie częste pytanie, gdzie jest najładniej, gdzie się panu najbardziej podobało? No to ja mówię, że najładniej jest tam, gdzie byłem ostatnio, a jeszcze ładniej będzie tam, gdzie pojadę następnym razem. Oczywiście to jest taka odpowiedź wymijająca, ale rzeczywiście no, nie da się porównać, nie wiem, Alp do Londynu, prawda, albo norweskich fiordów do Istanbulu, bo to są po prostu kompletnie inne historie. Mało to. Podróżowanie to jest nie tylko oglądanie pięknych miejsc. To oczywiście oczywiste, że każdy z nas jest uwrażliwiony jakoś na piękno i zwłaszcza natura, morze, góry, prawda, piękne pejzaże nas jakoś zachwycają, ale ja jakby idę głębiej. Mnie właśnie czasami można pojechać do kraju, który jest ubogi, który jest biedny, w którym się widzi nawet jakieś nieszczęścia, w którym się widzi, bardzo często właśnie opowiadam, nawet teraz po raz któryś wróciłem z Indii, to jest taki kraj, który mnie zawsze zachwyca i przeraża, bo z jednej strony jest to kraj no, po prostu kompletnie innej kultury, religii, prawda, zagęszczenia, słuchajcie, 1,3 mld ludzi mieszka w Indiach, po prostu tłumy, które tam się widzi na każdej, już nie mówię w mieście, ale na wsi, że ludzie po prostu chodzą jak mrówki w mrowisku, gdzie warunki mieszkania są czasami, ja byłem 2 lata temu w Kalkucie przez taki długi okres czasu i to co widziałem, kiedyś biegłem do tego domu, Mother Teresa Charity House, Matki Teresy z Kalkuty, założonego przez nią na jakąś tam mszę rano o 6:00 widziałem po prostu tysiące ludzi leżących na ulicy. Oni mają mieszkać, śpią, jacyś rycerze, którzy wożą na jakichś rowerach, prawda, i ciągną jakichś ludzi, prawda, oni potem śpią, oni żyją na tym, że ta riksza jest nie tylko miejscem jakby ich pracy, ale też miejscem odpoczynku, miejscem, no, w którym są związani, bo oni pilnują tego, jedzą tam i śpią na tym. I jak człowiek potem wraca po takiej podróży, która nawet w wypadku Indii bardzo często może być niezwykle przykra. To jest w ogóle historia dla osób takich odważnych, bo właściwie ktoś mądry ze środka Europy, kto jest przyzwyczajony do życia w jakimś standardzie, kto pojedzie do Indii, to ja jest no, takim człowiekiem powierzchownym, to może powiedzieć, Boże, po co ja tam pojechałem, że to jest, tam nie ma czego oglądać. A dla mnie akurat od czasu do czasu pojechanie do Indii, czy do Wietnamu, czy do Chin, zobaczenie, jak ludzie żyją, mało to. Bardzo często, ja wcale nie chcę mówić, że oni są strasznie nieszczęśliwi. Słuchajcie, Hindusi to są ludzie, którzy są tak biedni, a czasami potrafią się obdarować taką gościnnością, takim uśmiechem, że mnie się nie zdarzało, ja miałem szczęście w moim życiu spotykać ludzi niezwykle ubogich i niezwykle bogatych. I powiem wam szczerze, że jakbym tak miał pomiędzy niektórymi bogatymi albo biednymi wybrać, to pewnie bym się w 99% wolał związać i być w relacji z ludźmi ubogimi, którzy potrafią się czasami podzielić ostatnią kromką chleba, albo którzy mają uśmiech tak, że cię potrafią przytulić, przygarnąć, a ludzie, którzy są bogaci, to bardzo często są bogaci również dlatego, że po prostu tak strasznie polubili te kasy i to wszystko, co mają, że już z nikim się nie chcą podzielić. I to są takie refleksje, które są nie tylko do opowiadania, ale które po prostu pozwalają jakby uczynić taki system wartości, że jak człowiek zobaczy takie historie, prawda, to sobie myśli, Boże, no, my w naszym kraju, prawda, narzekamy na służbę zdrowia, na niskie emerytury, na bezrobocie i to wszystko jest prawda, nie mówię, że nie ma takich problemów, ale jak człowiek zobaczy to, jak ludzie żyją tam, że on bardzo często nie wie, zawsze takie wrażenie na mnie robili riksiarze, czyli to jest taki facet, który ma właściwie rower z dwoma strzepami, taką budeczką, prawda, i człowiek, który ciągnie na rowerze człowieka, prawda, no u nas też tam w niektórych miastach się coś takiego pojawia, no ale to jest bardziej taki turystyczny, folklorystyczny, prawda, sposób, a tam to są najbardziej ubodzy ludzie, którzy po prostu no, właściwie siebie używają jako siły roboczej. To jest taki, jak to ja mówię w cudzysłowie, człowiek koń, który za parę groszy, prawda, i czasami się widzi takie sceny, że jakiś tam, prawda, 5 tłustych osób siedzi, a taki biedny, chudy człowiek, który ma już wykręcone nogi, prawda, pedałuje, żeby je zawieźć. I ja powiem szczerze, że nigdy w życiu nie wsiadłem tak na taką rikszę, bo mi jakoś po prostu psychika i wrażliwość nie pozwalały na to.
a z drugiej strony też mam świadomość tego, że to wcale nie jest dobre, bo prawda, jeżeli prawda, ja nie skorzystam z takiej usługi i on nie zarobi prawda, paru rupii, no to on bardzo możliwe, że nie będzie miał prawda, na garść ryżu i nie będzie miał następnego posiłku. I to są ludzie, którzy robią, brakuje wam po prostu uśmiech hindusów, to jest coś takiego, co mnie za każdym razem wzrusza, że widzę ludzi, którzy naprawdę nie mają stałej pracy, którzy nawet nie do końca wiedzą, czy będą mieli dzisiaj następny posiłek. Bardzo często mieszkają na ulicach, bo niektórzy nawet wolą mieszkać na ulicach, bo są czasami jakieś takie, prawda, mieszkanka, gdzie w jednym pokoju mieszka, nie wiem, tam 30 osób i fetor i w ogóle wszystko, co się tak jak gdyby dzieje w tych mieszkankach, to niektórzy wolą mieszkać na ulicy, bo przynajmniej jest w miarę świeże powietrze i coś tam sobie widziałem, jakieś takie sceny, prawda, i ilość szczurów i kruków, takich drapieżnych ptaków, nie wiem, czy na pani, coś mi mówią Wenecji, prawda, że to jest właśnie to, że właśnie szedłem właśnie do kościoła, gdzie jakiś taki, nie wiem, wychodzi szczur, dziecko, jakiś ślima, kawałek jakiejś bułki w ręku i ten szczur po prostu są już tak bezczelne, że przejdzie odgarnia albo kopie i on na sekundkę odejdzie, prawda, ty odchodzisz i on z powrotem przejdzie. I to są takie sceny, gdzie nie wiem, się widzi, że tutaj śpi człowiek, koło niego leży koza czy krowa, prawda, i oni wszyscy na ulicy jakoś razem. I my oczywiście jesteśmy nieprzyzwyczajeni do takich. Widziałem, słuchajcie, w pokoju mam taką historię, jedna z najbardziej takich, no, dramatycznych scen i obrazów, która mi pozostała. Właśnie też w tejże Kalkucie jest taki wielki dworzec kolejowy, się nazywa Howard Station. I to jest po prostu taki dworzec, że tam po prostu no, co chwilę przyjeżdżają jakieś pociągi, które mają po 50 wagonów. Z tych wagonów, prawda, jak z winogron wylewają się tysiące ludzi. Po prostu dziesiątki tysięcy ludzi na tym dworcu, prawda, koczujących z jakimiś torbami, już tam walizy, które w ogóle nie znają, tylko z jakimiś workami, prawda. I nagle zobaczyłem na środku tego dworca, w diabły dzień, słuchajcie, myślałem, że zwariuję po prostu. Pośród tego tłumu zobaczyłem kobietę, która szła z córką i ta córka, no już nie była dzieckiem, tylko była taką no, dorastającą panienką, mogła mieć, nie wiem, 14-15 lat, no była już kobietą. I ta dziewczynka, ta córka tej kobiety, szła nago zupełnie przez ten dworzec. I ja sobie myślę, Boże, gdybyśmy my zobaczyli coś takiego, prawda, w Polsce, to byśmy powiedzieli, albo ktoś sfiksował, albo ktoś jest nienormalny. Tam oczywiście ilość dzieci nagich na ulicy już w ogóle nie robi wrażenia, bo tam jest mnóstwo dzieci, tylko prawda, dziecko małe, które prawda, biega na golaska po ulicy, no jednak nie robi takiego wrażenia. Jeżeli się widzi już dziewczynę, która jest kobietą, prawda, dojrzewającą i widzi się, że ona z powodu biedy, prawda, idzie nago i że właściwie oprócz chyba mnie, to w ogóle nikt nie zwrócił na to uwagi. Tak się wydawało, że to jest jakby normalnie nie ma, no to jest prawda, nie ma możliwości ubrania się, dochodzi nago, prawda. I to są takie rzeczy, o których powiem, że nie chciałbym opowiadać, ale czasami warto takie rzeczy zobaczyć i warto o takich rzeczach słyszeć, żeby właśnie budząc się rano nie mówić sobie, że tego jeszcze nie mam, to powinno być lepiej, tu jestem rozżalony, tylko żeby sobie mówić, że Boże, jak to dobrze, że jestem zdrowy, jak to dobrze, że mam lekarza, nawet jeżeli prawda, on jest daleko, albo nawet jeżeli muszę troszkę poczekać, albo że prawda, moja pensja jest no, niewysoka, ale jednak prawda, mam ją. I to są rzeczy no, niebywałe. Że ten, i myślę, że to jest też taki obowiązek, żeby troszeczkę o tym świecie więcej wiedzieć. I nie tylko o tym świecie pięknym, w którym możemy fantastycznie odpoczywać, prawda, bo jedziemy do Włoch i się właściwie wszędzie czymś zachwycamy, czy jedziemy do Portugalii, czy są takie miejsca w Europie i na świecie, gdzie po prostu no, zapiera nam oddech w piersiach z powodu piękna, które tam widzimy, ale też warto no, pojechać czasami do Afryki, do Azji, prawda, czy do Ameryki Południowej i zobaczyć, jakie miliony ludzi na świecie żyje w takich warunkach, że my by się po prostu nikomu tego nie życzyli. I bardzo często, bo na przykład no, muszę Państwu powiedzieć, że w Indiach, gdzie jest 1,3 miliarda ludzi, to jest no, 30 razy więcej niż w Polsce, a kraj, jeżeli chodzi o obszar, tylko troszeczkę większy od Polski, no to jest tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że w naszym domu, czy w naszym mieszkaniu, gdzie mieszka 3 osoby, to nagle jest 3 razy 30, czy jest 90 osób. I sobie można to wyobrazić, co to za tym jakby, co to pociąga, prawda? Że się nie można dostać do łazienki, że wszystko się zamyka, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu coś nie do wyobrażenia. Ja w ubiegłym tygodniu jechałem z moim kolegą na lotnisko w Bombaju, było jakieś święto hinduskie, ale po prostu jak oni wyjdą na ulicę, to po prostu to jest procesja Bożego Ciała w każdym zakonie. Myśmy jechali 5 kilometrów takim tuk-tukiem, takim skuterkiem
chyba 6 godzin, myśleliśmy, że nie dojedziemy do tego lotniska, po prostuśmy stali, to zresztą wszystkie samochody, które były, stały po prostu pośrodku tłumu, było w ogóle niemożliwe do... I tak jak człowiek, nie wiem, przyjeżdża do Polski, myślę, Boże, tutaj wszystkich wymiotło, no po prostu jest pusto, w ogóle jest pusto, w ogóle nic się z nikim... I to jest coś w ogóle nie do wyobrażenia. Ale chciałem jeszcze Państwu powiedzieć o takich rzeczach właśnie, o Grecja to jest też taki kraj, taka jest wyspa Mykonos, którą tu nie leżą w ogóle. Właśnie, Grecja to jest też taki kraj, fantastyczny, też bardzo Państwu polecam. Grecja to jest kraj, który oprócz, prawda, części kontynentalnej, jak tutaj jest, prawda, stolica i Saloniki, prawda, i parę jeszcze pięknych miast. Ostatnio byłem na górze Athos, to jest też niezwykłe miejsce, słuchajcie, taki cypel Chalkidiki, który od przeszło chyba 500 lat należy do kościoła grekokatolickiego i rzeczywiście to jest coś niebywałego, ponieważ tam niestety nie tylko nie mogą wjechać, wejść kobiety, ale nawet żadna, nie może być kota, nie może, jedyna żeńska płeć, że się tak wyrażę, jest dopuszczana w postaci kury z powodu jaja, które znosi, ale na przykład po prostu nie ma żadnej kotki, nie może być, no, nie może być suczki, tylko są mnisi, tylko kobiety, które chcą zobaczyć tą górę Athos, mogą to zrobić tylko i wyłącznie płynąc statkiem naokoło i temu statkowi się nie wolno zbliżać na bliżej niż 1 kilometr do tego półwyspu. No to jest coś zupełnie niezwykłego. Panowie, przynajmniej mamy jedno miejsce, gdzie możemy być sami. I to jest, ale mówię o tym, że takich miejsc jest naprawdę meteory. To są też takie miejsce w Grecji nieprawdopodobne, które ostatnio zwiedziłem, że takie budowane przez mnichów klasztory na takich właściwie górach. To trudno nam sobie wyobrazić, bo w Polsce, no ojciec taki jest, to jest jakaś taka wielka skała i nagle na górze tej skały jest zbudowany piękny klasztor, do którego no w tej chwili już tam można czasami dojechać jakąś windą, czy jakąś kolejką linową, ale kiedyś to się mnisi po prostu wciągali na jakiś taki tych, prawda, bo tam nie było żadnego dostępu i ci mnisi, a także mniszki, no przebywali tam i żyli tam głównie po to, żeby kontemplować Boga i żeby się tam modlić. I rzeczywiście to były takie miejsca, no zupełnie nie do których się normalni śmiertelnicy nie mogli dostać. Ale Grecja to jest kraj, który ma przeszło 1500 wysp, z czego 150, czyli 10% około, jest tylko wyspami, prawda, zamieszkałymi, czyli tam oprócz tych wielkich typu, prawda, Kreta, czy właśnie tutaj Mykonos, czy jakiś Santorini, to jest mnóstwo też takich wysepek i ta Grecja, no, jest też krajem nieprawdopodobnie pięknym, no, mającym też bardzo dużo problemów i ta sytuacja ostatnia, o której pewnie słyszymy, prawda, że są tacy niewypłacalni, to jest, no, z jednej strony związana trochę z tym, że oni lubią troszeczkę kombinować. Na przykład jak się jedzie przez Ateny, to aż uwierzyć nie można, bo się wydaje, że wszystkie budynki są budowane, ponieważ ludzie wyczaili, no, mają ludzie spryt w sobie, że póki stoi rusztowanie i jest dom tak zwany, nie, on już się sypie, on już się nie nadaje do używania, ale on robi wrażenie, że jest budowany, w związku z powyższym się nie płaci podatków za niego, prawda? I Angela Merkel, którą wybrali po raz kolejny, kombinuje, jak im tam pomóc, prawda? A oni się dobrze bawią, jedzą ryty, tańczą zorbę i grają na busuki i bardzo się tam dobrze bawią, bo kraj jest rzeczywiście piękny, ale kraj też ma oczywiście mnóstwo problemów, bo nawet, prawda, wiedząc o tym, że jest 3000 wysp i skomunikować te wyspy z całym państwem, prawda, dowieść do tych wysp, prawda, no nie każda wyspa, nie wiem, ma materiały budowlane na wszystkie produkty, żeby ludzie mogli. I to są oczywiście takie problemy, które powodują, że no, tam bardzo łatwo jest o taki kryzys, prawda, o wiele bardziej niż w takim kraju, który no, jest w jakimś tam skupiony w jednym miejscu i gdzie można jakoś ludzi ze sobą łączyć. Także, proszę Państwa, czegokolwiek, no ja mogę na temat każdego kraju coś powiedzieć. Może są jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem, ale bardzo bym chciał, żeby to nasze dzisiejsze spotkanie jakby przyniosło taki skutek, żebyście Państwo sobie naprawdę tak dzisiaj pomyśleli. To jest taka moja prośba o pracę domową, jeżeli mogę o coś takiego poprosić, żebyście sobie pomyśleli, gdzie ja bym chciał pojechać, gdzie by mnie ciągnęło. Nie wiem, nie byłem jeszcze w Chorwacji, prawda, czy nie byłam jeszcze na fiordach, albo coś bym chciała gdzieś pojechać, to jest takie moje marzenie i wydaje mi się, że ono jest nie do spełnienia. Ja bym chciał, żeby po tym spotkaniu, prawda, z Tadeuszem Kudeckim, żebyście Państwo się wyzbyli takich lęków. Ja mogę chętnie pomóc w
we wszelkiego rodzaju latach takich praktycznych, żeby Państwu powiedzieć, jak to zrobić, żeby to było po pierwsze niedrogo, jak żebyśmy się nie zgubili. I, no i wszelkich takich rad praktycznych udzielić, bo ja naprawdę się kompletnie, im bardziej ludzie, prawda, im, ja po prostu już jakby no, nie dzierżę oglądania wiadomości w telewizji, w radiu, bo jest taka tendencja, że po prostu tylko wszystko to, co jest paskudne, co jest straszne, co jest jakieś kryminalne, to się dobrze sprzedaje i tylko tym nas faszerują, jakbyśmy byli, nie wiem, jakąś jaskinią zbójców, na której już nie ma normalnych ludzi, na której nie ma ludzi, którzy są mili, sympatyczni, dobrzy, niekoniecznie nie są złodziejami, nie są bandytami. Ja naprawdę mam zupełnie inne spojrzenie na świat, który naprawdę odwiedzam i to na wszystkich możliwych kontynentach, bo wciąż i nieustannie spotykam o wiele więcej ludzi fantastycznych, miłych, dobrych, uśmiechniętych, niż właśnie pewnie, że trzeba uważać i się zdarzają, prawda, różnego rodzaju, prawda, dewiacje, biedy ludzkie i trzeba jakoś no, też wiedzieć, czy coś takiego jest i być na to uważnym, ale naprawdę mówi się o wojnach religijnych. Ja ostatnio byłem w Kazachstanie, który jest krajem muzułmańskim. Spotkałem tam taką ilość muzułmanów, z którymi się zaprzyjaźniłem. Myśmy rozmawiali o tym, że naprawdę oni respektują nas, katolików, a ja kompletnie nie czułem, a tak się mówi, prawda, że muzułmani to już od razu musi zabić. No, są czasami jacyś radykalni, prawda, jak się słyszy o takiej, prawda, katastrofie, prawda, jak się zdarzyła w Nowym Jorku. No to jest oczywiście koszmarne, no ale też trzeba wiedzieć, że prawda, no to było kilku jakichś no, fanatyków, zbrodniarzy, bandytów, którzy zrobili tak spektakularną jakby tragedię, ale to jeszcze nie znaczy, że wszyscy i że każdy muzułmanin jest, prawda, takim bandytą, prawda, i że wszyscy są tacy, bo naprawdę jest tyle religii na świecie, które właściwie mało która religia nakazuje, żeby, nie wiem, niszczyć, tępić, zabijać drugiego człowieka. To są jakieś takie małe ugrupowania. Oczywiście, że takie zdarzenia robią bardzo dużo szumu na świecie i nam się wtedy, prawda, wydaje, że wszyscy nas będą zabijali, ale to nie jest prawda. Na świecie jest naprawdę o wiele więcej ludzi fantastycznych, miłych, dobrych. Teraz chciałem jeszcze opowiedzieć o innych rzeczach, to może podróżowanie, o właśnie. Tu jest Santiago de Compostela, to jest właśnie w drugiej książce, jest też taki rozdział, ponieważ są różne powody podróżowania, prawda? Teraz się jedzie, nie wiem, żeby oglądać piękno przyrody, chcemy zobaczyć fiordy, chcemy zobaczyć Prowansję, Toskanię, prawda, Sycylię. Raz jedziemy do jakiegoś dużego miasta, bo chcemy pójść, nie wiem, do dobrego teatru, czy zobaczyć jakieś fantastyczne muzeum, prawda, czy w Londynie, czy w Prato, czy we Florencji. Raz jedziemy, prawda, na jakiś koncert jeszcze, ale na przykład są też miejsca i mnóstwo ludzi. Ja jestem osobą, nie krępuję się tego powiedzieć, wierzącą i bardzo często jadę sobie, bo mam taką potrzebę, czy do Fatimy, czy do Lourdes, czy do Santiago de Compostela. Nawet w tej drugiej książce jest tam cały taki rozdział, który się nazywa Europa dla duszy. Właśnie tutaj Państwu bardzo polecałem, żeby pojechać kiedyś do Santiago de Compostela, bo bardzo często takie ośrodki, prawda, duchowe, jak to ja nazywam, typu właśnie Fatima, Lourdes, to są miejsca związane z jakimiś cudami, objawieniami i to jest niezwykłe. Ja po śmierci mojej żony pamiętam, że pojechałem do Lourdes i po prostu chyba tam jakoś, no, dzięki temu jakoś przeżyłem i dałem sobie radę z tą tragedią, która mi się zdarzyła, bo jak się widzi taką ilość ludzi modlących się, tysiące ludzi na wózkach, w cierpieniach różnych i gorszych, i mniej, prawda, i człowiek nagle się zmaga z jakimś swoim dramatem, czy człowiek sobie nie daje rady sam ze sobą, prawda? Jak widzi innych ludzi, którzy mają ciężej, gorzej, to naprawdę bardzo to pomaga. Ale są też takie miejsca, właśnie tu wspomniałem o Santiago de Compostela, że są też takie miejsca święte, jak Santiago de Compostela, związane, prawda, ze świętym Jakubem. Są takie fantastyczne pielgrzymki, zupełnie inne niż te znane w Polsce, prawda, że idą masy ludzi, prawda, na Jasną Górę i się modlą, a tam jest tak zwane Camino di Compostela, że są ludzie, którzy chcą raz w życiu, nawet różni wybitni ludzie, taki, prawda, pisarz Coelho, kiedyś poszedł, nawet napisał książkę Pielgrzym o tym, że tam się idzie samemu przez cały miesiąc, prawda, i człowiek sobie, jest mnóstwo ludzi, którzy sobie wymyślają, że ja chcę miesiąc czasu z mojego życia poświęcić na to, żeby sobie tak iść samemu i sobie, nie wiem, rozmawiać z Bogiem, pomyśleć o tym, prawda, co jest w moim życiu ważne i czy to jest tak wszystko, jak powinno być. To jest niezwykłe, właśnie jak się widzi. A przy okazji samo Santiago de Compostela jest miejscem tak niezwykle pięknym, to już jest Sagrada Familia. To jest też coś niezwykłego, słuchajcie. Gaudi,
prawda? Wielki architekt, właściwie no, można powiedzieć, kompletnie łamiący wszelkiego rodzaju znane przed nim techniki architektoniczne. Okazał się takim geniuszem, że Barcelona i ta Sagrada Familia, to jak to ja mówię, to jest taki tort dla Pana Boga. Ostatnio właśnie pojechałem po raz któryś, to jest niebywałe, że jak byłem młody, to tak jak jechałem gdzieś, to tak strasznie chciałem jak najszybciej, jak najwięcej zobaczyć, prawda? A w tej chwili już tak podróżuję często, że pojechałem sobie do Barcelony i nagle stwierdziłem, cały dzień siadłem sobie w jakiś bar przed Sagrada Familia i sobie oglądałem, bo i tak byłem. I to jest ten, to Barcelona, te różne domy, które on zbudował, które są właściwie takimi architektonicznymi bajkami, że jest dom, który się nazywa Dom Morza, że jest zbudowany, nie ma żadnej prostej ściany, tylko wszystko wygląda jak fale, że jest jakiś taki dom poświęcony świętemu Jerzemu, prawda, gdzie są różne takie kominy, które mówią, że one są, prawda, jakieś krzyki, no coś w ogóle niebywałego. I właściwie miliony ludzi przyjeżdża co roku do Barcelony po to, żeby oglądać ten geniusz tego wielkiego artysty, który zrobił takie jakby tak naznaczył to miasto, że właśnie do dzisiejszego dnia Sagrada Familia, którą Państwo widzieli, to jest kościół przez niego zbudowany, który on zmarł, zginął zresztą tragicznie, wpadł pod tramwaj i zostawił taką ilość projektów, że do dzisiejszego dnia tam wnętrza są robione według tych jego projektów. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, że jeden człowiek nie tylko mógł zrobić tyle, ile zrobił, ale zostawił taką ilość materiału, że przez w tej chwili chyba 70 lat wciąż różni wybitni architekci według jego planów, prawda, dokańczają te jego pomysły. I to jest coś niezwykłego. No i świat jest pełen takich cudów. I świat jest pełen też fantastycznych ludzi. Są takie kraje, które ja uwielbiam, typu właśnie Gruzja czy Armenia, gdzie człowiek spotyka się z taką gościnnością, słuchajcie, że właśnie za każdym razem, jak tam pojadę, to wracam taki wzruszony, bo sobie myślę, Boże, no, my nie, w ogóle świat jakby taki współczesny, a im bardziej bogaty, to jakby ma taką tendencję, że im więcej ludzie mają, tym rzadziej się spotykają. Nawet my w Polsce mówimy kiedyś, prawda, jak było mniej jedzenia i nie było niczego w sklepach, bo ludzie mieli dla siebie więcej czasu, nie było komórek, bardziej się odwiedzali, a teraz niby wszystko mamy, no bo to wystarczy popatrzeć, jak jesteśmy ubrani i co jemy. To jest naprawdę, to łatwo się zapomina, ale to jest naprawdę zupełnie inaczej niż to było 30 czy 40 lat temu, prawda? A jednocześnie mówimy, że cholerka, nie, mnóstwo ludzi mówi, wtedy się żyło lepiej, fajniej, prawda? Ludzie się mieli dla siebie więcej czasu, więcej atencji. I tak naprawdę jest, że są takie kraje, zazwyczaj kraje, które przeżyły jakieś wielkie tragedie, że są ludzie, którzy jakby doceniają inne rzeczy, nie tylko to, żeby mieć, prawda, że ja muszę mieć dobrą furę, dobry samochód, coś tam, prawda, dobrą pracę, ale że potrafią doceniać właśnie to, że drugiego człowieka można obdarować swoją gościnnością, swoim czasem, swoim zrozumieniem, swoją czułością. I rzeczywiście za każdym razem, jak jestem w takim kraju właśnie jak Armenia czy Gruzja, to właściwie czasami w autobusie spotykam kogoś, z kim rozmawiam 10 minut, ostatnio jakaś taka kobieta, wysiadam z autobusu, po 20 minutach się rozmawiali, bardzo było sympatycznie. I nagle patrzę, a jej płyną łzy z oczu i mówi: Tadeusz, ja sobie jeszcze kiedykolwiek uwierzył. No i sobie, Boże, no jak to pięknie. No. A jeszcze jej nie znałem 20 minut wcześniej. To jest piękne, no. A jeszcze tam mówię taką świeżą historię, którą nawet chyba opisałem w tej drugiej książce, bo mi się tak strasznie podobała. Że Ormianie, prawda, no cała ta historia góry Ararat, którą chciałem zobaczyć, to jest w ogóle coś niebywałego, bo ten Ararat to jest po prostu tak piękna góra, a jeszcze i sama, prawda, legenda biblijna, prawda, o tym, że jak, prawda, świat został zalany wodą i nagle, prawda, te wody spływały i ta Arka Noego, prawda, osiadła na szczycie tej góry, która ma 6000 metrów, ją widać z każdej strony, i ci Ormianie, bo ona zawsze należała do Ormian, no została im ta góra ukradziona, prawda, w wojnie tam turecko-rosyjskiej w 20 latach i w tej chwili oni widzą tę górę, a ona już jest po stronie tureckiej. To jest tak jak my, prawda, wciąż rozpaczamy, że już, prawda, Lwów w cudzysłowie nie nasz, no bo jednak nasz, prawda, czy Wilno. I co myśmy zrobili, prawda, jakby nam ktoś powiedział, że Tatry już nie są nasze, tylko są po stronie czeskiej czy słowackiej, to byłby straszny dramat. I oni mają te góry, tą górę Przymierza, górę świętą, która jest ich, zawsze należała do nich, a w tej chwili nie jest ich. Rzeczywiście, jak się chce, nie wiem, jak się wyrazi takie życzenie Ormianinowi, że życzę tobie, żeby, prawda, ten Ararat znowu do was wrócił, to oni zaczynają płakać, zapraszają do domu, wyjmują kiełbasę, wódkę, można tam cały miesiąc u nich mieszkać. To jest rzeczywiście, no, fantastyczne.
ale są w ogóle niezwykli. Ja czasami tak myślę, mam co prawda, czuję się kochany i szczęśliwy i mam mnóstwo przyjaciół, ale tak sobie myślałem, jakby tak przyszło kiedyś, złapał jakąś depresję, albo się czuł samotny, to biorę, kupuję bilet, jadę do Armenii, bo tam nie każdy na ulicy przytuli, a u nas to tak nie do końca wiadomo, czy to się zdarzy. Ale miałem taką bardzo śmieszną historię, którą lubię opowiadać, a mianowicie, że oni teraz, prawda, Armenia jest w tej chwili osobnym, małym narodem, prawda, no bo kiedyś byli częścią kraju rad, ale nie bardzo chcieli. No i teraz, prawda, są osobnym krajem, malutkim, dosyć biednym. I no nie mają dostępu do morza. Kiedyś mieli, prawda, Morze Czarne, jak mówi, częścią Związku Radzieckiego. A tak, no mają taką swoją godność i od wielu osób słyszałem, że a Tadeusz, musisz pojechać, mamy takie piękne jezioro, się nazywa Sevan, 100 km od Jerewania, czyli od stolicy, musisz zobaczyć, jak je prekrasnie. No i któregoś dnia postanowiłem właśnie wybrać się na taką wycieczkę. No i wsiadłem do takiego autobusu, to jest taki autobus, to u nas już w Polsce nie ma, taki ogórek, prawda, z butlami gazowymi na dachu, to wszystko się tak trzęsło. No po prostu to, co się działo na pokładzie tego autobusu, to już był spektakl tak, że po prostu ja nie wiedziałem, w którą stronę głowy obracać, bo kierowca miał takiego wąsa 15 razy zakręconego, jedną ręką prowadził na autobus, a tutaj ze wszystkim rozmawiał przez całą drogę, tak, że ja nie wiem, jak on w ogóle dojechał. W pewnym momencie, nie wiem, ktoś tam się zatrzymał, bo tam w każdym miejscu może zatrzymać autobus, on się zatrzymuje. U nas to w ogóle nie wolno takich rzeczy robić, tam na każdym roku, bo on się ma obowiązek zatrzymać. Nagle jakiś taki facet, nie wiem, 10 minut chodził do autobusu, bo miał ze sobą 4-metrową taką rurę hidrauliczną, którą co chwilę nas tam przesuwali w tym autobusie, żeby on się zmieścił z tą rurą. Potem jakaś kobieta wsiadła z 20 górami, żeby to jakiś taki klap. No. Potemśmy zjechali z głównej drogi i to było najśmieszniejsze, bo zjechaliśmy do takiej wsi i on ten kierowca zatrzymał, zahamował ten autobus, wyszedł do takiej chałupiny i tam zaczął pukać, mówi: Natasza, już przyjechali, przyjechali. No a my jeszcze jestem nie gotowa, poczekajcie jeszcze 5 minut. I na tym wyszła taka kobieta, która się jeszcze dopinała, prawda? Jeszcze musieliśmy nam czekać, siada do tego autobusu, jechać na główną drogę i pojechać dalej. Także po prostu te obrazki, które tam się zdarzały, były no, jedyne w swoim rodzaju. Ale to jeszcze początek opowieści, ponieważ zauważyłem, że w tym autobusie były takie dwie kobietki w moim wieku, bardzo piękne panie, które rozmawiają po rosyjsku, ja też rosyjski dosyć dobrze znam. No i tak już sobie namierzyłem, że tutaj może jakoś tak pokonwersujemy. No i właśnie ten autobus już dojechał do tej miejscowości, więc ja wychodzę, no i tak się pytam, czy one wiedzą, gdzie należy pójść, bo tam trzeba było dojść do tego jeziora Sevan. A ona to mówi: o, wiemy to, że idziemy babu Baca, czyli tam się pokopać, więc jeśli tam chcesz, to może z nami pójść. No więc idziemy, prawda. Już mi się tam, prawda, po dwóch minutach bardzo zaprzyjaźnili. Się okazało, że obie były lekarkami. Jedna była specjalistką od reanimacji, a druga anestezjologiem. Jedna budziła, a druga usypiała. No i pracowały w Jerewaniu, przyjechały tam właśnie po pagulacji niemnożka. No i idziemy, już tam od razuśmy sobie przeszli po imieniu, bardzo było sympatycznie. Sonia Tatianka, no i on mówił tak: ale Tadeusz, my jeszcze idziemy popić kawę, idziemy jeszcze na kawkę, więc jeśli chcesz, to mnie sobie wygłaszają. No i fajnie, jeszcze było do południa, wtedy się chętnie napić kawkę, bo ja lubię kawkę. No i tak sobie idziemy, ja już ci oddałem, że się tak wyrażę, pod ich władanie, no i tak sobie idziemy. No i tak myślę, że gdzieś tam one wiedzą, gdzie jest jakiś, bo to taka malutka z Jerewnia, gdzie tam jest jakiś barek, czy gdzie się można napić tej kawy. I nagle patrzymy, podchodzimy do takiego blokowiska, taki blok stoi szerokie drogi, one wyjmują klucz i tam wkładają. No ja to gdzie my idziemy? Ach, bo myśmy ci zapomnieli powiedzieć, że Irinka, nasza przyjaciółka, ona też jest lekarką, prawda? I ona tutaj ma taki apartamencik, dała nam klucz i sobie idziemy, to nie zrobimy sobie kawy. Ja mówię: dziewczyny, no super, no jesteście super dziewczyny, tylko ja też pochodzę z bardzo gościnnego kraju, ale jakby tak ktoś, kogo nigdy w życiu nie widziałem, sobie przychodził podczas mojej nieobecności do mnie do domu robić kawkę, no to tak już nie wiem, czy bym tam do końca zadowolony, troszkę tak się czuję skrępowany. A on mówi: nie ma, jak przyjdziesz do Jerewania, to się spotkamy, zobaczysz, Irinka to jest dopiero klawa kobitka, musisz się koniecznie spotkać. No i nagle jestem mieszkanką Irinki, dziewczyny zrobiły kawkę, prawda, no jedziemy kawkę, opowiadamy o Solidarności, o Wałęsie, o Związku Radzieckim, o Araracie, bardzo jest przyjemnie. No ale tak w pewnym momencie patrzę, a Sonia tak jakoś starszy się zrobiła smutna i taka łza jej płynie po tym. Widzę, że taka już odpłynęła myślami, że tak mi troszkę się głupio zrobiło, no bo jestem u kogoś gościnnie, ktoś nagle płacze i widzę, że ma jakiś problem. I ta druga, Katerinka, tak zobaczyła i tak myślała, że coś tam nie pasi. No i mówi tak: a Tadeusz, przepraszam, co mówi, ale wiesz, bo Sonieczka ma problem. Mówi: może ty nam pasawietujesz, czyli doradzisz. Ja mówię: a co się stało? Mówi: a wie,
Słoneczki, Słoneczka, miała takiego przyjaciela, Władimira, oczy krasiwej muści, nabawy na niego leciały strasznie, 10 lat był Słoneczką i teraz skurwiel ją zostawił, poszedł z jakąś lafilendą, psiną dal. Ta Słoneczka, słuchajcie, płacze już tak, że po prostu już się zemnie tak drżą, a ta Katerinka ją tak przytula i mówi, ale Słoneczka, Słoneczka, ale on nie był dla ciebie dobry i bił cię, mówi, ale nie każdy dzień, że nie codziennie. Więc po prostu. W ogóle nie zobaczyłem tego jeziora, musiałem drugi raz potem pojechać. No bo po prostu cały dzień byśmy reanimowali bez specjalistów od reanimacji. Ale bardzo była to piękna opowieść i często lubię ją wspominać, bo po prostu nagle. I to jest właśnie coś takiego, co najbardziej uwielbiam w moich podróżach, jak są właśnie jakieś takie spotkania. Ostatnio w ubiegłym roku byłem z synem w Peru, w Boliwii, w Ameryce Południowej, w Kolumbii. Też mieliśmy takie bardzo śmieszne zdarzenie. Bo gdzieś kopaliśmy się na takiej pięknej plaży, gdzie po prostu morze w 7 kolorach, no woda taka, żeby się ją chciało całą wypić. I nagle, prawda, na tej rajskiej plaży kopiemy się i nagle widzimy, a idzie taka piękna kolumbijka z taką sterczącą piersią wzdłuż brzegu i niesie na głowie, ma taki kosz trzcinowy i niesie mnóstwo takich świeżych ryb, które tam kupiła czy dostała od jakichś rybaków. I mój syn Szymon mówi, tak, żeby ta pani nam usmażyła taką rybkę, bo akurat był taki czas obiadowy. No więc ja idę, a ponieważ ja już we wszystkich językach troszkę gadam, więc tam hablam espanol z nią. No i się okazuje, że ta pani akurat się tym zajmuje, że tam właśnie turystom smaży te rybki, ma tam jakiś taki szałas, kuchenkę. No więc mi obstalowali taką najpiękniejszą rybkę, która jeszcze 15 minut wcześniej pływała w tym czystym morzu. No i dalej się kopiemy, a ona poszła, powiedziała, że nas tam zawoła. No i rzeczywiście usmażyła tę rybkę, zawołała nas no, taką palmą, zrobiła taki stolik, no i my zasuwiemy tę rybkę, która jest no, w ogóle fantastyczna, a ona sobie tak usiadła koło nas po tym smażeniu i tak, no prawda, po tym głębokim tuszu tak oddycha troszkę z nami. No i tak, ja chciałem tak z nią troszeczkę porozmawiać i mówi tak, pokazuje na mojego syna i mówię, czy pani też ma dzieci? A ona mówi, tak, mówi, tengo cuatro hijos, że mam czterech synów. Ja mówię, Boże, to czterech to tak jak u mnie w domu, bo nas też było czterech braci. Mama moja się bała wracać do domu, jak ja się urodziłem czwarty, bo obiecała córeczkę, wreszcie jej znowu nie było, więc już potem, no. No i ja mówię, jak pani ma czterech synów? Mówię, przepraszam, to jest w ogóle niemożliwe, bo wyglądała na jakieś, no, maksymalnie 30 lat, to piękna kobieta, no, z takim wszystkim sterczącym, że naprawdę, no, aż tak. I mówię, no, przepraszam, nie wiem pana pytać, a no, pani, ja po prostu nie wracam do Polski, jak pani mi nie powie, ile pani lat, jak to jest. A ona mówi, 46, 46, no, w ogóle nie, no, wyglądała naprawdę na połowę. No ale sobie myślę, że 46, no to niby możliwe, no mogła jeszcze w tamtym klimacie urodzić czterech synów. No, ale dalej jemy, bałaszujemy tę rybkę. I ja tak jakoś, nie wiem, na partnerski raz Gabora mówię, a najstarszy syn ile ma lat? A on mówi, 30 jest inno, czyli 35. 46 minus 35 robi 11, nie? Ja mówię, jak to pani urodziła, jak pani miała 11 lat pierwszego syna? A on mówi, porkeno, dlaczego nie? Ja mówię, no nie, no ja nic nie mówię, tylko mówię, że u nas tego dziewczynki dopiero się komunii w tym wieku. No więc była. No więc to są takie właśnie historie, które są zupełnie niezwykłe. Zresztą mówiła potem, że ma chyba 11 wnuków już, no i takie, no i w ogóle rozmawiałem z młodą kobietą, a tak jakbym rozmawiał no, z jakąś taką, no, bardziej starszą babcią. I to są takie, no, historie nieprawdopodobne, niezwykle sympatyczne. I, proszę Państwa, no właśnie, gdy płynie, bo najpiękniejszy fiord Norwegii nazywa się Geiranger, niestety jest w środkowej części troszeczkę, ale po prostu jest tak piękny, że nawet wielkie okręty mogą do niego wpływać. Słuchajcie, Norwegia, niestety bardzo drogi kraj, dlatego można tam bardzo tanio pojechać. Są samoloty z Krakowa do Bergen, za 34 zł można pojechać, ale jechać na dwa dni, wziąć kawanosy, tam pozwala, bo tam jest tak wszystko bandycko drogie, żeby tam dużo nie wydać, ale zobaczyć fiordy, zobaczyć, prawda, to piękno natury, które jest w tym kraju, jest coś niebywałego. No i tyle Państwu chciałem powiedzieć. Krysia Janda, który gram ostatnio w jednym przedstawieniu, ma takie ładne powiedzenie, które Państwo znacie. Mówi tak, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, tyle tylko, że nudno na to. Więc ja oczywiście nie mówię, że nudno, bo ja kocham swój dom i swój dom to jest po prostu najpiękniejsze miejsce na świecie, ale ono jest jeszcze piękniejsze wtedy, kiedy się wraca z jakiejś podróży i człowiek wreszcie w swoim łóżku się położy i sobie myśli, Boże, ja parę dni temu jeszcze byłem, nie wiem, w Indiach, w Jaipurze, albo w Pekinie, albo w Lizbonie, albo gdzieś. To jest coś niezwykłego. A ponieważ człowiek od natury, od zarania swojego istnienia był zawsze no, istotą kociowniczą i zawsze szukał miejsca wygodniejszego, ładniejszego, piękniejszego do życia, no to życzę Państwu, żeby w tych czasach, kiedy naprawdę
możliwości przemieszczania się stały się o wiele łatwiejsze niż kiedyś, prawda, jak trzeba było wszędzie dojść na pieszo albo jechać, prawda, na wołu, się tak chyba mówi, to warto z tego skorzystać i naprawdę bardzo serdecznie Państwa do tego namawiam, żebyście sobie od czasu do czasu w naszym kraju, jest dużo stresu, bo i politycy nas wkurzają i w ogóle wszystko to, co się dzieje, i że już nie można w normalnej rodzinie, nie wypada być gejem, a tutaj widzę, że wszyscy jakoś normalnie jeszcze staramy się żyć, więc żeby od czasu do czasu sobie zafundować jakąś przygodę, pojechać, zobaczyć coś pięknego, zobaczyć, jaki świat jest piękny. Tak ktoś mi kiedyś powiedział, że Pan Bóg ludziom to, co najpiękniejsze, to dostaliśmy wszystko za darmo. To tylko człowiek jest w swojej próżności taki, że chce mieć luksusy, chce mieć najlepsze samochody, ale góry, morze, piękną przyrodę naprawdę może zobaczyć gratis albo za jakieś niewielkie pieniądze i właściwie każdy, jeżeli się tylko na to otworzy, to ma to dostępne. I dlatego Państwa naprawdę zachęcam i życzę Wam, żebyście po pierwsze mieli odwagę, a i zdrowie i nie mieli jakichś stresów związanych z tym, że gdzieś tam, jak pojedziemy, nam się coś zdarzy, bo naprawdę świat jest piękny i Pan Bóg nam dał w prezencie. I nawet jak mówią, że prawda, w raju jest jeszcze ładniej, że pewnie wszyscy na kiedyś wylądujemy, to żeby sobie móc porównać, warto wcześniej pojechać zobaczyć Wenecję, Toskanię, Lizbonę. Drugi kraj taki piękny w Europie, który uwielbiam, to jest Portugalia. Słuchajcie, to jest kawałek dalej, ale po prostu to jest kraj malutki na końcu Europy. To się też czuje zupełnie inaczej, że w związku z tym, że właśnie nie jest w środku Europy, że te tiry, prawda, nie przejeżdżają, tylko po prostu jest spokój, że nawet takie duże miasta jak Lizbona się nie czuje pośpiechu. Ludzie sobie siedzą w kawiarenkach, popijają wiśniówkę, prawda, patrzą na jakieś zatoki, a już w ogóle w mniejszych miejscowościach są tak piękni i fantastyczni ludzie. Jest taka miejscowość rybacka, do której uwielbiam jeździć, Nazarena, oceany, po prostu gdzie kobiety noszą na koszach, w koszach na głowie właśnie ryby, siedzi się w jakichś restauracjach i się za parę groszy je jakieś owoce morza i to jest naprawdę coś niebywałego. I wszyscy Państwo na to zasługujecie. To jest coś takiego wzruszającego, jak podróżuję po świecie, że bardzo często widzę osoby właśnie, u nas się mówi, niby też tak ładnie, ale trzeciego wieku, prawda, że ludzie zaczynają tam żyć dopiero, bo już dzieci wychowane, emerytury pewnie mają troszkę większe niż u nas, prawda, ale jeszcze się czują młodo, są zdrowi, mają już swoje obowiązki, prawda, bo ja to jeszcze muszę harować i co chwilę muszę jakieś przedstawienia grać albo chęć, albo gdzieś tam coś tam, prawda, ale ja już mam taki plan na emeryturę, że po prostu teraz podróżuję, ale jak się zacznie emerytura, to ja już po prostu w ogóle się nie zatrzymam i tego Państwu życzę właśnie, że w każdym wieku, to jest też fantastyczne, że w każdym wieku, jak człowiek jest młody, to mu inne rzeczy smakują, jak jest w średnim wieku, to mu inne rzeczy smakują. To jest nawet tak z kuchnią. Kiedyś, prawda, lubiłem kotlet z kawałką, no dzisiejszego dnia lubię, prawda? Potem kuchnię włoską, a w tej chwili, a kiedyś na przykład jak jadłem, jakiś ktoś mi tam dał spróbować jakieś jedzenie hinduskie, czy z jakimiś takimi ostrymi przyprawami, to sobie, Boże, jak to można w ogóle jeść? A w tej chwili po prostu jak sobie pojadę do Tajlandii, czy tam do Chin, czy do Indii i zjem jakieś dobre jedzenie, bo to są wspaniałe kuchnie, tylko mające ostre smaki. Nam mało znane, ale jak sobie tak nie chuchnę, prawda, to myślę, jakbym w ogóle nie zjadł. No. Także to jest też fantastyczne, że to coś, co się podoba młodym ludziom, to nam się już na szczęście nie podoba, bo są inne, ładniejsze rzeczy. No a to, co im się podoba, to na pewno kiedyś podobało, więc jak gdyby tym bardziej możemy być szczęśliwi, że to, że nic nie jest, jak to mówią, takie same na świecie, to są tylko deski klozetowe, tak jak to się mówi. A tak to wszystko się nieustannie zmienia i to jest fantastyczne, bo właśnie całe życie. I ja Panu Bogu codziennie za to dziękuję, że mam takie ciekawe życie, że nieustannie spotykam nowych ludzi, że mam fajny zamysł, że mogę oglądać świat, że się nie boję tego świata, że cały czas jestem przekonany, że więcej ludzi jest fantastycznych na świecie niż takich. Mało to jak widzę, że są jakieś takie środowiska, czy gdzieś tam jest, się zorientowałem, że szkoda tam czasu, żeby siedzieć, to zjeżdżam jak najszybciej, bo życie jest takie piękne, że nie ma sensu siedzieć tam, gdzie jest niemiło. No i bardzo widzę, jak Państwo się uśmiechacie do mnie, a ja do Państwa, że pewnie też o wszystkim wiecie, że to jest chyba prawda, co ja mówię. I że trzeba trzymać z fajnymi ludźmi, trzeba robić rzeczy, które są miłe, dobre, a uciekać tam od jaskini zbójców, od takich ludzi, co to by się za szklankę wody utopili, albo prawda, to, co się dzieje czasami nawet w takich środowiskach zawodowych, że właśnie tam, gdzie jest mało pracy, że się dzieją takie różne jakieś rzeczy, że jeden drugiego by w szklance wody utopił. Zjeżdżać. Ja uważam po prostu, że nie wiem, że lepiej
lepiej być z biednymi, ale uczciwymi niż z bogatymi, którzy cię i tak razem po to szukają. Ale to nie ma być błęda dzisiejszego spotkania. Tylko błęda jest taka, żebyście Państwo zechcieli, nie musicie kupować, absolutnie nie polecam mojej książki, znam autora, ale są piękne zdjęcia w tej książce, więc chciałbym, żebyście Państwo sobie przejrzeli te książki i niekoniecznie kupowali, chyba że ktoś bardzo chce i musi, to proszę, może być nawet za 5 zł tańsza niż normalnie. Natomiast żebyście sobie Państwo naprawdę dzisiaj zrobili jakiś taki prezent i podjęli jakąś decyzję, że na następne wakacje pojedziecie do Wenecji, kto jeszcze nie był, albo tam, albo na Chorwację, proszę. Tak, oczywiście. Francję kocham, a jeszcze bardziej bym ją kochał, jakby tam nie było Francuzów. Ale Francja jest też pięknym krajem. Francuzi są takimi troszeczkę sopkami. Oczywiście to nie można powiedzieć, prawda, że taki kraj jest taki kraj. Ale są tacy troszkę, że każdy taki jest ten świata i tak troszeczkę jest taką mają, prawda? Jak to się mówi, wyższość właśnie. Ja bardzo lubię takich ludzi, z którymi można od razu się porozumieć, a oni zawsze tak się snobują troszeczkę. Ale kraj jest piękny. Francja jest naprawdę, naprawdę piękna. No właśnie dzisiaj sobie opowiadałem pani Małgosi, że miałem taką przygodę niezwykłą, chyba 3 lata temu, że dostałem jakiś bilet do Nicei niedrogi. No i poleciałem tam jakieś 3 dni, była taka marzec, koniec marca, już było tam cieplutko i tak sobie idę tą słynną taką promenadą d'Anglais w Nicei. No i tam ludzie sobie patrzą na Adriatyk, siedzą sobie w fotelikach, na ławkach, prawda, czytają książki, jest taka piękna pogoda, wszystkie miejsca zajęte i tak sobie inne. I wreszcie patrzę, jest jeden taki fotelik drewniany wolny, więc sobie usiadłem i tak siedzę i też tak mi dobrze i tak się opalam i tak żeram słońce, tak jaszczurka. I nagle spojrzałem tak w prawą stronę, na takiego faceta, który tam koło mnie siedział. I tak spojrzałem raz, drugi, sobie myślę, proszę, przestań tego faceta. I wiecie, tak, my czasami tak mamy, że Państwo nas znają z telewizji, ale jakby no, nagle się nie spodziewałem, że w tramwaju tak chętnie idzie do kibla, prawda, i że skądś go znam, a nie wiem skąd, prawda? I to ostatnio taki facet jakoś tak 20 minut na mnie patrzył i tak, kurwa, ja cię skąd znam, a ja mu nic nie będę pomagał, bo to co chwilę ktoś tam tak było. I tak patrz, już tak mi go było żal, bo już tak się mordował, bo chciał strasznie się domyśleć, skąd mnie zna, a nie bardzo wiedział. A przecież ty jesteś z Wąglowca. Nie miałem pomysłu, ale on tak ulgę mi to przyniosło. Ale właśnie, ale ja miałem też tak właśnie, patrzę, że jestem pierwszy raz w Nicei i nikogo tam nie znam, a znam tego faceta, nie wiem skąd, nie wiem kto to jest. I słuchajcie, po pół godziny nagle ja się orientuję, że to jest Sławomir Mrożek, który znam właśnie. No i tak po prostu jak taka kucharka mówi, Boże, Panie Sławomirze, to Pan tak na mnie spojrzał, bo to tak go zaskoczyłem, a siebie też. Ja mówię, proszę Pana, bo ja jestem aktorem z Polski, ja w tylu Pana sztuka grałem, a tyle Pana sztuk widziałem, prawda, różni. No i słuchajcie, no i po prostu ten Mrożek po prostu się okazał tak miły, mimo że on ma trudny charakter, jak kogoś niespecjalnie lubi, to może nie lubić, ale jakoś mnie niewyjątkowo polubił, że chociaż ja co pół godziny mówiłem, że może ja już pójdę, bo Pan sobie chciał odpocząć, a jak taka kucharka nie stanie tutaj z panem prawda, tokuje, a on mówi, nie, Pan zostanie, Pan jest bardzo interesującym człowiekiem, ja nie mam nic do powiedzenia, więc tak po prostu siedzę i słucham. I słuchajcie, z tym Rożkiem się spotykałem codziennie na 2 godziny, zamiast zwiedzać właśnie te prowancje, to się, bo mi się dopiero przypomniało, że on rzeczywiście ze względu. Nie, to było 3 lata temu. No. Ale potemśmy się umówili, potem on przyjeżdżał do Polski, bo dostał, jakoś tak miesiąc później przyjeżdżał do Katowic, bo dostał tytuł doktora honoris causa na uniwersytecie. Właśnie proszę rozdać te książeczki, żebyście sobie Państwo pooglądali zdjęcia, a potem mam nadzieję, że wrócą te książki. Żebyście zobaczyli, ile pięknych miejsc na Państwa czeka. Ale mówię o tym, że właśnie to są takie prezenty właśnie, że z tym Rożkiem się tak zaprzyjaźnili. Teraz niestety no, nie udało mi się być na jego budżetu, bo byłem w Indiach, ale po prostu było tak fantastyczne spotkanie i on tak mi się właściwie zwierzał nawet na swój sposób, opowiadał mi, jak to ciężko jest na emigracji, jak to właśnie, ja mówię, dlaczego Pan mieszkał Pan w Krakowie, dlaczego Pan nie został w Krakowie? On mówi, że nie, że już to nie mój klimat, ja już jestem, mówię, ja, moja świętej pamięci żona była Włoszką, ona mnie pytał, mówi, a Pana żona się nauczyła polskiego? Ja mówię, no moja, bardzo dobrze mówiła po polsku, miała tylko problem z końcówkami. Ja mówię, jakie? Ja mówię, moja żona na przykład, bo Włosi mają rodzajnik illa i wtedy wiadomo, czy to jest rodzaj żeński, czy męski. Teraz pamiętam, że moja żona z kimś rozmawiała przez telefon po polsku, bardzo pięknie i tak rozmawia, bo też sobie lubiła pogadać tak jak ja. Myśmy razem gadali cały czas na okrągło. I w pewnym momencie tam się z kimś żegna przez telefon, mówi, no to fajnie, no to się zobaczymy, to całuję twojemu mężowi i to.
dużo opowiadałem Broszkowi o tym, bo moja żona to się nie nauczyła polskiego, nawet w tym stronie. Jak w telewizji, słuchała. No, ale naprawdę było super, to takie było wielkie szczęście, bo naprawdę to wielki, wielki no, dramat, i rzeczywiście dawniej, zwłaszcza czasach, to się grało. W takiej sztuce właśnie oba Kociniakowie, Janek już nie żyje, Janek i Marian Kociniak, Jan Świderski się nazywała Policja i to było w stanie wojennym. Była taka scena, prawda, że generał, którego grał Świderski, wybuchał na bombie. No po prostu był standing ovation, bo wszyscy wiedzieli, akurat to było pod rządami Jaruzelskiego, prawda, co to znaczy. Każdy chciał, żeby generał wybuchł na bombie, a myśmy to grali w szkole i w teatrze udawali, prawda, że to jest taka, no, abstrakcyjna sztuka. Wszyscyśmy wiedzieli, o co chodzi. Proszę Państwa, kocham Was, wszystkiego dobrego Państwu życzę, żebyście byli szczęśliwi, uśmiechnięci, tak jak dzisiaj, żebyście pojechali na jakąś ładną wycieczkę. Możecie do mnie napisać, jak potrzebujecie pojechać gdzieś za złotówkę. Proszę? Jak bilety zdobyć? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że jeżeli chcecie pojechać tanio, to trzeba to zrobić trochę wcześniej, trzeba to wcześniej zaplanować, bo na tym to polega, że to są specjaliści od badania rynku. Wiedzą, że jeżeli, prawda, coś się Pani zdarzyło, nie wiem, czy ludzie, którzy się zajmują biznesem, prawda, i on nagle musi jutro pojechać do innego miasta czy kraju, bo tam ma ważną, prawda, i taką finansowo ważną sprawę do załatwienia, no to on jest najlepszym klientem, który najlepiej zapłaci. W związku z powyższym w ostatniej chwili kupienie biletu jest zazwyczaj najdroższe, prawda? Natomiast żeby tak. Jeżeli chodzi o tak zwane tanie linie lotnicze, to naprawdę nie później niż miesiąc, półtora miesiąca wcześniej przed odlotem trzeba. Dlatego trzeba sobie. Tak, przez internet najlepiej, tak. I wtedy rzeczywiście oni rzucają, zresztą w zależności od tego, jak im się to sprzedaje, jak im się sprzedaje gorzej, to wtedy rzucają bilety tańsze, no bo wiedzą, prawda, że lepiej, żeby ktoś nawet zapłacił, prawda, mniej, ale żeby ten pokład był wypełniony, niż, prawda, wieś, puste powietrze, a żeby bilety były w jakiejś tam wysokiej cenie. W związku z powyższym o to trzeba. Hotele naprawdę, hotele też można znaleźć, ja naprawdę, muszę Państwu powiedzieć, ja bardzo często nocuję w hotelach i znajduję hotele za 10 euro, bo to nie sztuka mówić, prawda, do hotelu pięciogwiazdkowego, gdzie kosztowało straszne pieniądze, prawda? Ale naprawdę można pójść do hotelu za 10 euro, prawda, i gdzie będzie czysta poczta, gdzie można... Tak, to są naprawdę takie rzeczy, że już naprawdę one są, teraz jest wszędzie już taka konkurencja, że już nie ma czego. Ja myślę, że właśnie w Polsce wciąż jeszcze nie ma takiej konkurencji, że ktoś do mnie ostatnio zaczął mi z Włoch, jakiś przyjaciel mojej rodziny, że przyjeżdża do Warszawy, żeby mu pomóc znaleźć hotel. I się okazuje, że albo są hotele za 500 zł, albo są takie hostele, gdzie są łóżka zbiorowe, no to też nie każdemu odpowiada, gdzie będzie za 50 zł, że nie ma nic pomiędzy. A ja nieustannie, jak pojadę, nie wiem, czy do Hiszpanii, czy do Francji, czy do Włoch, to naprawdę jestem w stanie sobie znaleźć pomiędzy 10 a 20 euro przyzwoite miejsce, gdzie mam czystą gościę, gdzie się mogę wykąpać, gdzie może nie ma jakiegoś tam, prawda, 5 gwiazdek, ale po co mi 5 gwiazdek? Ja mam 1000 gwiazdek, jak sobie się położę na plaży, to po co mi 5, nie? Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę, albo też jestem. Ja najbardziej muszę Pani powiedzieć, że lubię się porozumiewać w tych językach, których nie znam. Ostatnio to tak bardzo lubię. I oni się też domyślają. Ja mówię w 12 językach. Tak, nie we wszystkich perfekt, ale także mogę, nie wiem, mogę opieprzyć, mogę załatwić sprawy, cele ponegocjować. Także. Natomiast naprawdę to tak dużo podróżuję, że nawet w tych językach, nawet jak jadę do Chin czy do Wietnamu, czyli spotykam się z takimi językami, które są bardzo odległe od naszych europejskich języków, to naprawdę są takie, wie Pani, ja dotykam, ja macam, ja się uśmiecham, ja pokazuję, wie Pani, i się można w każdym języku tak dogadać, że mówię Pani, mam takie przyjaźni z ludźmi, których, a oczywiście, no pewnie jak się tak zna dobrze, to też pomaga, no, ale nie wszystkich języków się, ostatnio w Chinach byłem i tam jest wszystko takie, za przeproszeniem, jak to się mówił u nas, takie, no, podróby są, no, prawda, chińskie podróby. Nagle wszedłem z jakiegoś takiego sklepu. Ja w ogóle uwielbiam kupować kursy języków obcych. Uwielbiam się uczyć języków, tylko mi brakuje często czasu. Ale jeszcze wam powiem o mojej mamie, tak już ale tam wszedłem do jakiegoś takiego sklepu i były takie kursy językowe genialne. Teraz są takie, kupujesz płytki i wrzucasz sobie do komputera i właściwie masz takie sceny odgrywane, że właściwie nie musisz iść na lekcje, zwłaszcza, że ja u mnie każdy dzień inaczej wygląda, ja się nie mogę zapisać na taki kurs, gdzie muszę tam 3 razy w tygodniu
tej samej godzinie chodzić, bo każdy idzie inaczej. A tak to zarzuca taką płytkę i rozmawiam, są słuchawki, on prawda, tam ci rozpoznaje, jak źle ty mówiłeś, to ci tam się czerwone światełko zapala, musisz tyle razy powtarzać, aż po odpowiesz fonetycznie. I to są fantastyczne takie kursy. I te kursy, które są dosyć drogie w Europie, no tam, ponieważ były jakieś podróby, kosztowały po 20 zł, ja przywiozłem 3 walizki kursów językowych, że mam turecki, szwedzki, chiński, łacinę nawet sobie kupiłem, bo w szkole mało miałem łaciny, grecki. No i teraz po prostu jak gdzieś jadę do jakiegoś kraju, to sobie wrzucam w samochodzie czy w komputerze i tam przyda mi, prawda, ale a propos języków, to wam powiem taką historię, która mi się zdarzyła. Marrakeszu, to jest takie piękne miasto, no, taki jest piękny, zaczarowany plac, gdzie to, co się tam dzieje, są jakieś takie restauracje na wolnym powietrzu ze wspaniałym jedzeniem, robionym tak na żywo, ale też, prawda, jeden facet rysuje małpę, która mu tam skacze po głowie, inny gra wężowi, jakieś kobiety sobie robią tatuaże z henny, no, po prostu zaczarowany świat, jakieś sklepy z kolorowymi lampami, no zupełnie jak baśni z Tysiąca i Jednej Nocy. No i właśnie byłem w takiej restauracji, zjadłem jakieś fantastyczna jest kuchnia marokańska, zjadłem jakieś wspaniałą kolację, prawda, te światła się świecą, cały ten zaczarowany plac, no i widzę, że taki, prawda, w krajach arabskich to jest bardzo popularne, że no po prostu jest mnóstwo naganiaczy, że chcesz kupić, prawda, butelkę wody, a się pojawia 10 takich, którzy cię mówią, że u mnie jest tańsza, u mnie lepsza, u mnie bardziej gazowana, no i po prostu można zwariować i ja, tak jak znam trochę języków świata, to staram się wtedy udawać kompletnego kretyna, nic w żadnym języku niż Verstejen, a oni z kolei, prawda, chcą rozpoznać turystę, z jakiego kraju on jest i w każdym języku tam parę słów znają. No i jeden taki dyrektor mnie zabiega i pokazuje, że do restauracji, a już takim brzuchem nie mogę trzeciego obiadu iść. No i on prawda, chce ze mną porozmawiać i się pyta, do you speak English? Ja mówię, nie. Parle vous français? Nie. Hablas espagnol? Nie. Gawarisz maruski? Nie. Catalavene te elenica? Po grecku. Nie, mówi, nie wiem, sprechen sie Deutsch, nie, faras portugis, nie. I on już taki wkurzony, taką pianę już ma na ust, taki wreszcie tak mnie zabiegł i tak mnie złapał i tak mówi, what language, ale the language do you speak? A ja mówię, ja tylko po polsku. On mówi, o, polski, mucha, rucha, kararucha. No i tak sobie myślałem, już byli Polacy, tam go nauczyli, jakie jest podstawowe znanie w języku polskim. I to są naprawdę bardzo takie fajne. A raz taki Arab leciał z naszyjnikami, tak już chciał kupować, prawda? Ja już po świecie mojej żony już nie miałem komu kupować tych naczyjników. I tak się tego, a on tak mówi, polski, ruski, ja mówię polski. Mówi, kupisz ci sprzedać. Proszę Państwa, także jest Arab. Ale a propos języków, jeszcze chciałem powiedzieć o mojej mamie, słuchajcie, bo moja mama, która ma w tej chwili 86 lat, wychowała nas 4 facetów, tato już nie żyje i moja mama jest bardzo taką skromną kobietą, całe życie była krawcową, nas wychowywała i dorabiała, prawda, szyciem, jak tato pracował, ale moja mama w wielu krajach, w których ja mieszkałem, czyli we Włoszech i w Anglii, i w Niemczech, zawsze przyjeżdżała do mnie i ja chyba po mojej mamie odziedziczyłem taki akcent nie tylko podróżowania, ale również mówienia w językach obcych, albo nie, może nie tyle mówienia w językach obcych, co nie przejmowania się tym, że nie znam jakiegoś języka obcego. Ponieważ moja mama zawsze jak przyjeżdżała do mnie, a czasami na długi okres czasu, to mówiła tak, dziecko, ja mogę do ciebie przyjechać do tych Włoch, ale pod warunkiem, że ja przyjeżdżam z maszyną do szycia. Miała taką turystyczną maszynę do szycia i po prostu ja wiedziałem, że to muszę się na to zgodzić, ponieważ jak ona miała maszynę do szycia, myśmy jakby szli z moją małżonką do pracy, a moja mama, prawda, tam robiła, pastylowała, szyła firanki, celowała skarpety, potem szyła garsonki, no wszystko po prostu, wszystko, mamy wszystko tak pięknie poszyte w domu, a jak już po prostu nie miała pracy, no to już się szukało, prawda, jakieś różne koleżanki już za darmo, żeby tylko matka miała coś do szycia. Ale moja mama też po prostu mówi tak, robić wam zakupy dzieci, prawda, we Włoszech, tak. Proszę bardzo, tylko że jak się tam dogadasz, no przecież nie jestem idiotą, co mam się nie dogadać, ta mama zawsze tak mówiła. I ja potem chodziłem i obserwowałem, właśnie podglądałem za straganów moją mamę, bo we Włoszech, prawda, na każdej ulicy są takie rynki owocowe, rybne, mięsne. I moja mama po prostu miała parę takich zdań, ja też tak na tym bazuję, że tak podchodziła do tego, coś tam chciała kupić, zobaczyła, że jest coś, co ją tam interesuje. I mówiła, buongiorno, io non sono italiana, ja nie jestem Włoszką, io sono Polaka. Jestem Polką. Potem pokazywała tam pomidory czy bakłażany. Mówi, quanto costa questo? Ile to kosztuje? To jest bardzo ważne zdanie, które w
każdym języku trzeba się nauczyć jako pierwszego. Dzień dobry, do widzenia i ile to kosztuje. To się... No i oni tam pokazywali je tylko, a mówiła, nie, karo, i się karo, czyli drogo, prawda? I oni już się tak bawili tą moją mamą, że jak wiedzieli, że moja matka wychodzi z domu, to mówi, śniła tutaj do mnie i ona po prostu znosiła po prostu torby tak. Ja się tak rozstryłem, bo ona mówi, Boże, wy to tak drogo kupujecie, a mnie tutaj wołają, że śniła się, proszę, bo ona nic drogiego nie kupiła. No. Albo mówi, odbierać wam telefony w domu. Ja mówię, no mamo, odbieraj, no ale co? No to napiszcie mi tutaj na maszynie, co mam mówić. No i kiedyś mój brat ze Szczecina dzwoni, prawda, i mama nas nie było w domu, otwiera telefon, prawda, i od razu zasuwa, mówi, Luiza, moja żona miała na imię Luiza, Luiza i Tadeusz non sono a casa, nie ma ich w domu, prego telefonare più tardi. A mój brat mówi, matka, czyś to ci miała, to ja nie, co to Także, także moja mama idzie z panem. I ona się kompletnie nie boi świata. Nie zna języka, jedzie. Prowadziła jakąś koleżankę, ponieważ moja mama rzeczywiście wspaniale szyje i uszyła tej koleżance, Włoszce jakąś tam garsonkę. I ja kończyłem kontrakt w telewizji, mówię, mamo, to ja w piątek kończę pracę, prawda, przyjeżdżam do domu, jemy kolację, niech przyjdzie ta Franceska odebrać tę garsonkę, troszeczkę śpimy i rano siadamy w samochód i wracamy do Polski, prawda, i odwożę cię do Polski. No i przyszedłem z pracy, prawda, ja płacę, bo jejku, mieliśmy zadzwonić do tej, prawda, klientki, która tę garsonkę. A mówi, była już, jaka fantastyczna paniśmy sobie tak pogadały, mówi, jaka sympatyczna. Mówi, a jak to się zapowiada? Mówi, no dzwoni do mnie, coś poznają po głosie, mówi mi, prawda, coś tego. No to przecież wiem, że ona mówi o tej garsonce. No to jej powiedziałam, Ferti, bo moja mama była w czasie wojny za na robotach Niemczech, więc trochę niemieckiego zna, Ferti. Tak, Krzysztof, mówi, ubrała się, mówi, wszystko pięknie pasowało, powiedziała, okej, okay, potem mi pokazała, ile ma zapłacić, no to ja jej napisałam 20 euro, ona powiedziała, co, 20 euro, zostawiła mi 60 euro, mówi, my się tak wycałowały, ma do mnie znowu przyjść, jak przyjadę, no i po prostu można się dogadywać bez języka. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego, ja mam kwestia, która nam przyciąga. Wie Pani, to jest tak, jak były takie słynne dowcipy o radiu Jerewan, prawda, że można dzwonić facet, się pyta, czy można, już nie powiem brzydko, ale prawda, pokochać dziewuszki w Siebomira, a radio Jerewan odpowiada, no nie można, no nada próbować. To ja tak im bardziej podróżuję, im więcej miejsc widziałem, tym wciąż widzę, ile jest, jeszcze jest fantastycznych miejsc. No, znaczy ja się wciąż jeszcze trochę boję Afryki, to znaczy byłem w paru krajach w Afryce, ale no powiem szczerze, że troszkę się boję tych różnych chorób, ale na pewno tam też dojadę, czy ale to powiem. Czy się jak wyjeżdżam i tak tutaj do Afryki, nie wiem, czy się tam szczepi? Kiedyś parę razy na początku się szczepiłem, ale potem jak zobaczyłem, że znaczy ja przede wszystkim bardzo się nauczyłem uważać, to znaczy, że trzeba na przykład bardzo uważać, jak się jedzie w kraje dalekie, gdzie są inne klimaty, gdzie jest inna kultura jedzenia, trzeba uważać. Jak się na taką historię, że wracałem z Turcji w Antalii, chyba na Bucku jakieś takie młode małżeństwo mnie rozpoznało. No i ja tak właśnie tak sobie z nimi rozmawiam, a co tam mieliście Państwo na wakacjach, no i jak tam się udało, mówię, Pani, niech Pan nic nie mówi. Kupili nam w prezencie, na prezent ślubny właśnie taki all inclusive, jak mi się napierdzielali pierwszego dnia, jak na straczkach chwyciło, to byśmy na filmach przez dwa tygodnie patrzyli w niebo, kiedy przyjedzie ten samolot na Sadebacz, który wracał. To jest, ale to jest właśnie, ja na przykład nie znoszę właśnie all inclusive, bo to wtedy bestie wchodzą w ludzi, bo to ludzie nie dość, że jadą do innego klimatu, gdzie jest inne jedzenie, to wtedy zjedzą pięć razy tyle, co normalnie w domu. No i wtedy wiadomo, że po prostu się ślizga człowiek i nie ma, ostatnio mi nawet Dominika Ostałowska opowiadała, jak pojechała do Egiptu i też na klozecie przesiedziała, bo ją zemsta faraona chwyciła, prawda, i to jest nasz. I ja bardzo uważam, jak jadę do Afryki czy do Azji, że trzeba po prostu uważać, co się je, to znaczy jeść w małych ilościach, zwłaszcza pierwsze dni. A jak jest coś takiego, co absolutnie nie podchodzi, to nie robić żadnych doświadczeń, tylko zjeść sumą bułkę albo nie wiem, miskę ryżu albo banana i wtedy można, no, można przeżyć, bo to nie ma nic gorszego, jak człowiek na tym nie próbuje różnego rodzaju kuchni i to, co czuję jak gdyby nosem, że mogę jakieś tam ilości zjeść, to oczywiście bardzo chętnie to próbuję, ale nie tak, żeby się nachapać, wiemy, jak chińska kuchnia jest fantastyczna, na przykład na rolę też jedzą, prawda, żmije, psy i żywe skorpiony wkładają takie, że takie, tak się kręcą na takim patyku, na głęboki ogień i tak chrupią i to jest taki przysmak, jak Pani, no ja już takich eksperymentów nie robię, bo nie muszę, ale różne inne rzeczy, prawda, takie jak bambusy i bęto, ludzie sobie zjeść, owoce są fantastyczne, mango,
prawda, bataje i to są, ale trzeba uważać, na pewno trzeba uważać, a już na pewno nie all inclusive, bo to wtedy człowiek po prostu chce zniszczyć tych restauratorów, a potem siebie niszczy, jak się tak nasuwa i to jest po prostu straszne, trzeba jeść mało, a z sensem. No. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, mam nadzieję, że się kiedyś zaprosicie. Mój adres, aj tam będę. Ja powiedziałem, że wrócę i zacznę pisać coś ciekawego, ale codziennie dziecko zaprosiłem.